Czy to jest profesjonalny sprzęt? Czy powinienem zabijać tym niewiernych autodetalingowi autokosmetyków w Polsce i traktować to jak jakiś karabin maszynowy, tak? Jedziesz i rozwalasz wszystkich? Czy to jest po prostu naprawdę profesjonalny sprzęt i jeżeli zrobię sobie zdjęcie tak dzisiaj na Instagram, to będziecie twierdzić, że jestem największym autodetalingowym kotem w Polsce. Nie wiem, do czegoś to będę musiał wykorzystać. Na pewno to wykryje mój wizerunek. Albo w jedną stronę, albo w drugą. Siema, kurczę, witajcie w kolejnych autodetalingowych testach. Dzisiaj będziemy testować coś niebywałego, coś fantastycznego, coś wspaniałego, coś, czego na tym kanale nie było. Może zajeżdżasz delikatnym Januszingiem, może nie do końca jest autodetalingowe, ale na pewno jest to majstersztyk, jak chodzi o design chociażby. I naprawdę jestem żywnie zainteresowany, jak wyjdzie nam ten test, dlatego że powiem szczerze, takim sprzętem jeszcze nie pracowałem. Spójrzcie, co tutaj mamy. Na później tego nie odkładamy, tylko od razu Wam to objawiamy. I tym pięknym rymem rozpocząłem epokę BAME prawdziwych polerek samochodowych za 80 zł. Widziałem już takie polerki za 60, 80, 100 zł na popularnych serwisach aukcyjnych, a właściwie jednym dominatorze takim na polskim rynku, ale nie tylko, bo możemy to znaleźć w sklepach różnych, różniastych marketach. Jest to taka polerka, froterka, również pod taką nazwą możemy to znaleźć. Potężny pad, potężna siła, im większy pad, tym większa droga, którą cząsteczka musi przejeżdżyć, więc tym bardziej ta korekta będzie szybka przy takim dużym padzie. Mamy tutaj potężną mikrofibrę, de facto ona może nie jest pierwszej świeżości, ale tylko mieliśmy dostęp do tej jednej mikrofibry, bo więcej takich na rynku niestety kupić nie możemy. Możesz kupić jednorazowo taką fantastyczną właśnie polereczkę z taką mikrofibrą albo z jakimś futerkiem i na tym jest koniec. Potem to Max, to babcia może Ci na drutach zrobić, z włóczki na przykład, jakąś mocno ścierną kombinację. Zaraz zobaczycie, co jest, bo na pewno to Was interesuje, co znajduje się takiego niesamowitego pod tą mikrofibrą. Bo, no co, mikrofibra znana, mikrofibra przez detailerów lubiana, na Dual Action teraz wykorzystywana, a my tutaj mamy tą mikrofibrę w takiej formacie turbo. A same uchwyty i wszystko też są kozackie, ale może zacznijmy po prostu do zebrania, tak? Bo właściwie tak samo jak poznaje się kobiety, tak samo poznajmy ją od tej lepszej strony. I zobaczmy, co tam, nie wiem, w trawie piszczy i co jest w środku. Pokaż, kotku, co masz w środku. A w środku znajduje się coś niesamowitego. Gąbka, niczym pad. Więc teoretycznie, jeśli byśmy już nic nie mieli, byśmy byli zdesperowani, to moglibyśmy użyć tej gąbki do polerki. Mięciusieńka gąbka finiszowa, a tutaj, moi drodzy, wiecie co to jest? To jest do pakowania. To jakiś po prostu chiński producent bardzo się wykazał. To jest do pakowania taka jakby folia, ona chyba w ogóle jest z warstw, czy nie? Jest to pianka i wiem, paczki jak do mnie dochodzą, to właśnie taka pianeczka, dokładnie taka sama, jak chodzi o wygląd, jest tam wykorzystywana w tych paczkach, więc tutaj naprawdę fajna finezja. Widzę gdzieś tutaj klejem od góry jest przysmarowane, więc produkcja na pewno idzie pełną parą. No nie patrzmy na drugą stronę tej fibry, bo moglibyśmy się załamać, jak to wygląda, ale jest opcja, tak? Jest opcja. Jest opcja, moi drodzy, można wykorzystać samą gąbkę, fajnie, czyli producent pomyślał o nas. W zestawie dodatkowo było futerko, pozwolimy sobie nie prezentować dodatkowych tam akcesorii i nakładamy ten nasz pad. Szkoda, że nie, on nie jest, on, to gumka to nie jest gumka stricte, jakaś taka trochę sztywna jak Palazji. O, dobra, jako taką mamy nałożone. Wiecie co mnie najbardziej dzisiaj będzie boleć, dlatego że mamy tutaj moc, moc jest potężna, 110 W. 240 mm, 24 cm, tylko o 2 cm mniej niż mój skok, moi drodzy. Więc to już są potężne rozmiary, naprawdę, to już nie ma o czym gadać. Mamy 240, 24 cm, czyli przeciętnie mamy 13 i 135, więc tutaj jest prawie dwukrotność tego, więc pad jest naprawdę potężny dla tych, którzy nigdy nie polerowali. Zrozumcie, że jest to coś ogromnego, coś niebywałego. 240 mm, ale ta moc 110 W, no i te obroty
3010, które nie są regulowane. I to jest maszyna nie rotacyjna, to jest maszyna dual action. I te dual action, sądzę, że przy tej mocy i przy tym, co tutaj widzimy, raczej nie powinno dać się rady, a właściwie zdziwię się, jeśli da radę. Bardzo jednej rzeczy mi szkoda, bo chcę wam udowodnić, że jesteśmy profesjonalistami. Mimo tego, że otrzymaliśmy ten sprzęt, który może wgodzić w nasze spojrzenie na autodetalnie w jakikolwiek sposób, to użyjemy drogiej pasty Mencerna Heavy Cut Compound 400 i poświęcę się dzisiaj, zaleję tego pana. No zaleję tego pada, po prostu. I przejdziemy do polerki. Mamy tu już przygotowany element, który był polerowany wcześniej pastami Scholla i od razu zdecydowałem się, mówię, idziemy na całość. Polerujemy dzisiaj taboretem. Moi drodzy, ale zanim korekta, zobaczmy, z czym musimy się zmierzyć. A więc zaczynamy od inspekcji. Tak wygląda element przed polerowaniem. A tak teoretycznie element powinien wyglądać po polerowaniu, czyli tak jak tutaj polerowaliśmy pastami Scholla. W tym momencie spójrz na mnie. Tutaj znajduje się link do naszego odcinka, gdzie polerowałem krok po kroku i robiliśmy to profesjonalnie. Ale zaraz zobaczycie naprawdę coś, co przyćmi umysły niedowiarków. Radom, jazda! Jak pizza, jak mała pizza. Mamy tutaj oczka. I nosek. O. Brewki. O. A włoski gdzie? Taką tutaj, kiedy dwa zrobimy, to on lekko wyłysiał. Mam nadzieję, że będzie ładnie. Takie zdolności mam. O. Słodki. Jezu. Moi drodzy, oczy ściekają, czyli ona już sama płacze, wie co będzie się działo. Jedziemy z tematem. Przekładamy, odbijamy tu jak kalką. Damn. Ale dalej uśmiechnięte. To jest najważniejsze, żeby była zadowolona. Tutaj nie myślimy, po prostu włączamy, nie ma żadnej regulacji, tu nie ma niczego. Tak jak Kononowi. Oj, chyba nam ściągnęło pada. Musimy go założyć jeszcze raz i wracamy do pracy. Roboty budowlane! Jak nie dociskam, to zrywa pada. Więc muszę dociskać. Ale wtedy blokuje ruch rotacyjny. I też jest źle. Muszę puścić. Bo coś zaczyna się dziać. To działa! Ogólnie fajna rzecz. Chciałbym, żeby ktoś taką profesjonalną zrobił. Ciekawe się trzyma. O, o Jezu, o Jezu. O Jezu. Chyba nie dokończymy w tej formie tego testu, moi drodzy, bo zrywa nam. Nie będziemy tutaj montować nie wiadomo czego, czy taśmą przyklejać. Czy dostajemy pozwolenie na to, żeby zamoczyć tą gąbkę, czy nie? Tak? Dostaliśmy pozwolenie na to, żeby zamoczyć gąbkę, dołożę pasty i opierdzielimy tym finiszkiem zaraz. Wracamy. Mamy nadzieję, że pad się nie rozpadnie. No w ogóle ta wygoda, moi drodzy, to jest coś fantastycznego. Trzeba buźkę ściągnąć. O Jezu. Ale i ciężko. Żeby ona pracowała rotacyjnie, to po prostu musimy ją zastawić. Niech sama sobie pracuje. Ja ją tylko za kabelek przytrzymam. O, dokładnie. I to też wygodne jest dla detailera, tak? Bo puścimy sobie ją na kabelku i ja tutaj rozmawiam przez telefon, tak? Pierogi, tak, 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 proszę przywieźć. Pan, 1000 zł za korektę. Tak, niech pan tam zostawi, ja teraz poleruję. Nie widzi pan, że jestem zajęty? Fajna rzecz, naprawdę, ciekawa. Jeżeli dociskamy minimalnie, no to już zaczyna się problem, trzęsie się cała. Ale ogólnie teraz już się rozkręciła trochę, trzeba przyznać.
Zobaczymy, co nią zrobię, może zaraz się zdziwimy. Ja jeszcze nic nie przekreśliłem, nie? Na razie sobie bekę cisnę, to prawda, ale może się okazać, że będzie kozak. Naprawdę. Dobra, myślę, że element jest wypolerowany, pracę można zakończyć. Przejdźmy teraz do inspekcji. Niekoniecznie musimy odtłuszczać. Po prostu zobaczmy, jaki ten cutting, na jakim poziomie jest i czy jest fajnie. Moi drodzy, wycieramy. Już powiem wam szczerze, jest efekt. I to wcale nie efekt placebo, dlatego że tutaj mamy dosyć miękki lakier. Więc jeżeli to cokolwiek by cięło, to mogłoby zrobić jeszcze przy paście dobrej polerskiej, mogłoby zrobić jakąś robotę. I widzę, że robotę zrobiło i to całkiem niezłą. Naprawdę. Jestem mile zaskoczony i bardzo się cieszę. Chodźmy i sprawdźmy to z lampką inspekcyjną. Moi drodzy, teoretycznie mogliśmy robić inspekcję bez odtłuszczania, z odtłuszczaniem. De facto to nie ma znaczenia, dlatego że i tak byśmy widzieli konkretnie, które rysy są usunięte przez tą polerkę. No i powiem szczerze, jestem mile zaskoczony względem tego, że ogólnie teraz będziemy odtłuszczać, ja będę mówił. Odtłuszczamy, a polerka, skoro możemy wypolerować coś ręcznie, a tam mamy gąbeczkę, a nie tą nakładkę, która spada, daliśmy dobrą pastę, trochę powalczyliśmy chwilę, to rzeczywiście ten efekt jest zadowalający. Normalnie, no wygodniejsze na pewno niż polerowanie ręcznie, jeśli miałbym taką polerkę i do wyboru taką polerkę albo robienie tego ręcznie, to nigdy w życiu bym tego ręcznie nie robił. Moi drodzy, przechodzimy w takim razie do inspekcji. Tak wygląda element wypolerowany maszyną. No, całkiem ciekawie, jeśli weźmiemy pod uwagę stan przed. Tak wygląda stan przed, a tak wygląda po wypolerowaniu naszą amatorską maszyną. Zdecydowanie lepiej. Jeżeli byśmy wykorzystali jeszcze pastę finiszową i troszeczkę powalczyli o ten efekt, to myślę, że dałoby radę zrobić efekt zbliżony, chociaż w takim podstawowym odbiorze, do właśnie usunięcia hologramów i byłby lepszy, no, idąc w stronę właśnie profesjonalnego wykończenia lakieru, można byłoby jeszcze coś tutaj podziałać. Tylko trzeba było mieć dodatkową gąbkę, którą de facto trzeba byłoby zerwać i nakleić z osobna. Byłoby to po prostu problematyczne, ale jeśli taka polerka miałaby możliwość wymiany gąbek, no to myślę, że dałoby radę coś tam wykrzesać. Czyli element niepolerowany wygląda tak, a polerowany wygląda tak. A więc moi drodzy, co? Jesteście zaskoczeni tym efektem? To powiem szczerze, że podchodziłem sceptycznie, nie sceptycznie, bo wiedziałem, że jeżeli będziemy na tyle tej siły, to na pewno pomoże nam w tej korekcie względem na przykład chociażby polerowania ręcznego, no bo nie ma co się oszukiwać, no tych obrotów tutaj mamy sporo więcej niż robimy to manualnie. Czy warto jest mieć taką maszynę? Jeżeli taka maszyna kosztuje nas 60, 80, 100 zł, no to już teoretycznie jest bliska ceny normalnej polerki, aczkolwiek jeżeli ktoś jest amatorem, ktoś będzie robił to raz w życiu praktycznie i ma tylko to kupić do jednorazowej pracy, gdzie nie zależy mu na idealnym wyglądzie i nie mówmy, że to jest usługa, czy jest to w ogóle jakaś korekta autodetalingowa. Nie, to jest jakaś tam amatorska korekta i po prostu dla kogoś, kto de facto nie ma dla niego znaczenia to, jak to będzie wyglądać pod kątem autodetalingowym. On będzie widział, że to się błyszczy, że jest mniej rys, że lakier jest mniej zmatowiały i to mu wystarczy, to taki sprzęt jest dla niego świetną opcją. Tak? Wyda mało, nie dokupuje padów, bo i tak jest przyklejony, więc jak mu się rozwali, trudno. Prawdopodobnie i tak użyje tylko jednej pasty. Jest łatwe w prowadzeniu, dlatego że jest to ruch dual action, więc nie ma tutaj, że mu się wyrwie ta maszyna w jakikolwiek sposób. To pod tym względem taka maszyna jest naprawdę fajna. Pod względem autodetalingowym, jeśli nie miałbym pieniędzy w ogóle, mam jakąś tam pastę, kupiłem sobie jakąś 250 mencerny, tak, małą, i chcę zrobić, czy jakiejkolwiek innej marki, i chcę sobie zrobić po prostu korektę lakieru, no i mam taką maszynę, trafiłbym ją gdzieś na jakiejś wyprzedaży za 40-60 zł, no to powiem szczerze, że zrobiłbym korektę lakieru nią. Na tej jednej gąbce, tak jak jest przyklejona, wziąłbym tą mięciutką gąbkę jako podkład, który jest tutaj. Jakby mi się zepsuła, to ewentualnie bym dokleił jakąś podobną gąbkę, która jest wykorzystywana, nie wiem, w tapicerstwie czy w czymkolwiek. I walczył na tej jednej gąbeczce na delikatnej paście typu
one step, tak, czy tam trzy w jednym i poleciał sobie całe auto spokojnie, pracując, wypracowując sobie ten ruch element po elemencie i na pewno uzyskałbym fajny rezultat, szczególnie no, w wypadku na przykład takiego elementu, jak mamy tutaj naszą karizmę, ona ma dosyć delikatny lakier, miękki, więc tym bardziej ten efekt ścierny widać na, i nie musimy na takim elemencie i nie musimy wielce robić jakiejś takiej potężnej korekty, żeby to było wow i tak dalej, i tak dalej. Więc to byłoby fajne, nawet pod względem detailerskim. Wszystko jest fajne, w zależności od tego, czy do tego podejdziemy tak, żeby wykorzystać maksymalnie coś, albo powiedzieć, że biorąc każdą perspektywę, no bo punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Jeżeli ktoś wykorzysta takie coś i od razu ktoś mu powie, że jest najgorszym Januszem i tak, nie, no tak nie jest. Ja mogę się z tego żartować sobie, mogłem na początku wyśmiewać, ale trzeba patrzeć na dwie strony. Nie jest to najgorszy sprzęt, nie robię reklamy, bo jeśli macie pieniądze, macie możliwość, no to kupcie sobie po prostu normalną polerkę. Ale jeżeli ktoś chce zrobić jednorazowo, ma w miarę miękki lakier i ma troszeczkę czasu i nie chce mu się tego ręcznie robić, to od razu odradzam. Wolałbym nie robić tego ręcznie, wolałbym sobie naprawdę kupić taką maszynę, zrobić to na spokojnie. Taki jest mój werdykt. A więc moi drodzy, mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał, że był merytoryczny, że de facto odcinek, który jest troszeczkę jajcarski, tak, i podchodziliśmy do niego jajcarsko, jednak wniesie coś do waszego autodetalingu, autokosmetyki albo po prostu do waszego dbania o samochód wasz, tak? W jakiś sposób. I ten test będzie w ogóle przydatny, dlatego że jest dosyć taki kontrowersyjny sprzęt i wiele osób podchodzi do niego tak, a nie inaczej. No i tyle. I mam nadzieję, że troszeczkę z innej strony pokazaliśmy go, może z tej lepszej strony. I wiele osób się przekona chociażby do tego, żeby wykorzystać taką maszynę, jeżeli mają okazję nabyć ją w niedużych pieniądzach. Tymczasem, dzięki za oglądanie tego odcinka, do zobaczenia do kolejnych produkcji. Jeśli chcecie wesprzeć nasz kanał, wciśnijcie subskrypcję, dzwoneczek, tak aby być na bieżąco. Sprawdźcie inne nasze materiały, nasze starsze materiały. Zobaczcie moje przeobrażenie przez ten czas, kiedy nagrywałem, jak na początku były tworzone poradniki i jaki styl mamy teraz. Powiedzcie, który ze stylów wam się bardziej podoba. Zostawcie nam komentarz. Łapkę w górę, jeśli podobał wam się materiał. Sprawdźcie nasze social media, Facebook i Instagram, dlatego że na Instagram dodaję dużo rzeczy, które są mi opublikowane nigdzie indziej, no i możecie mnie poznać również od troszeczkę innej strony. Tymczasem dzięki, do zobaczenia, na razie, hej! Yeah.